Dobry wieczór Państwu. Witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie w naszym teatrze, w Grudziąckim Teatrze, Centrum Kultury Teatr. Cieszę się, że ta sala jest wypełniona po brzegi. Cieszę się, że widzę mnóstwo znajomych, pozytywnych, uśmiechniętych twarzy. Mam nadzieję, że ta cała kampania taka będzie. Uśmiechnięta, radosna, rzeczowa i merytoryczna. Tak jak patrycyz powiedział, w dniu dzisiejszym, tą konwencją rozpoczynamy oficjalnie naszą kampanię wyborczą wyścigu o samorząd grudziący. Wybory już 16 listopada, więc najwyższy czas, żeby zacząć z tak zwanym przytupem i z uśmiechem tą kampanią. Witam serdecznie w Grudziądzu tak znamienitych gości, że aż się boję po kolei wszystkich wymienić, żeby nie popełnić fopa co do kolejności tych osób. Witam na grudziąckiej ziemi pana marszałka Senatu, pana Jana Wyrowińskiego. Witamy serdecznie. Pana senatora Michała Wojtczaka, mojego sąsiada, z którym razem prowadzimy biuro parlamentarne w Grudziądzu. Witam serdecznie mojego kolegę, przyjaciela, posła na Sejm, Tomasza Lędza, szefa Kujawsko-Pomorskiej Platformy Obywatelskiej. To są goście reprezentujący nasze województwo, ale witam również szefa województwa, człowieka, od którego bardzo dużo w województwie zależy. Człowiek, który sprawuje władzę wykonawczą w sejmiku województwa, w Urzędzie Marszałkowskim. Piotr Całecki, dzień dobry. No i witam człowieka, dzięki któremu mamy możliwość spotkania się tutaj. Człowieka, który dzisiaj będzie gwiazdą, punktem kluczowym tego programu. Prezydent Robert Malinowski, witamy. Serdecznie radnego sejmiku województwa, szefa klubu radnych w sejmiku, dyrektor Grudziąckiego Szpitala Marek Nowak wraz z małżonką. Dzień dobry. Witamy gospodarza tegoż gmachu, panią profesor Annę Janusz. Dzień dobry, witam panu. No i witam was, drodzy sympatyczni koledzy, przyjaciele, kandydaci, aktualni radni Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu. Witam was. Witam wasze rodziny, sympatie, członków, przyjaciół. Witam was tutaj i cieszę się, że razem możemy współtworzyć tak naprawdę dzisiaj historię, która mam nadzieję przez te kolejne 4 lata zapisze się w historii naszego miasta. Mam nadzieję, że to będą kolejne owocne 4 lata dla naszego miasta, ale to dzięki wam, mam nadzieję, tą historię będziemy mogli zapisać na bardzo długo. Także żeby nie zabierać dużo czasu, Patrycjusz, wracaj do tego, co robisz najlepiej, także prowadź tą imprezę. Bratów Narodowych, jako że to jest też dzisiaj ich konwencja, jak również przywitać wszystkich moich przyjaciół i sąsiadów. Sąsiedzi, proszę Państwa, są w gminie, ale bardzo ich interesuje rozwój miasta i są ciekawi programu na następne 4 lata. Witam Was, kochani sąsiedzi, z całego serca. Proszę Państwa, mieszkańcy Grudziądza dwukrotnie dali mi ten zaszczyt, że mogłem reprezentować miasto jako prezydent wybrany w bezpośrednich wyborach. To starałem się to czynić z największą odpowiedzialnością i sumiennością, żeby jak najlepiej wykonać program, który przyjęliśmy do działania na następne 4 lata. Pozyskaliśmy bardzo wiele milionów dofinansowania zewnętrznego, głównie ze środków unijnych. Wykonaliśmy ogromną ilość modernizacji dróg na czele z największą trasą średnicową, która połączyła nas z autostradą. Trasę średnicową wykonaliśmy w 95%. Wybudowaliśmy bardzo wiele obiektów sportowych różnych, od Orlików począwszy, na modernizacjach stadionów kończywszy. Udało się oddać do użytku bardzo wiele mieszkań i komunalnych, i w systemie TBS-u. Bardzo wiele imprez kulturalnych. Kilka dyscyplin sportowych jest transmitowanych bezpośrednio na całą Polskę, sprawiając, że promocja miasta jest najbardziej skuteczna, bo to kilka godzin w ciągu jednego dnia. Mam nadzieję, że mieszkańcy dadzą mi tą szansę jeszcze raz, żeby dokończyć niektóre rozpoczęte projekty, a i wdrożyć nowe projekty,
które czekają nas w tej nowej perspektywie 2014-2020. Szanowni Państwo, ja z mieszkańcami już się rozliczyłem w miesiącu czerwcu, gdzie bezpośrednio rozdałem sprawozdanie w postaci takiego folderu, sprawozdanie z 8 lat pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Ja tu widzę kilka osób, które jeszcze tego sprawozdania chyba nie otrzymały, bo to bardzo szybko to sprawozdanie, że tak powiem, rozchodziło się. Ja pozwolę sobie tym Państwu to wręczyć i zapraszam Państwa na krótki, kilkudziesięciosekundowy filmik, który za co mieszkańcy kochają Grudziądz. Dziękuję. Za to, że nie ma korków. Za to, że wróciłem z emigracji. Za nowoczesny szpital. Za to, że mogę prowadzić biznes. Za skatepark. Za to, że mogę gdzie odpoczywać. Za pasję. Za to, że odnalazłam miłość. Szanowni Państwo, a teraz poproszę na scenę przewodniczącego regionu Platformy Obywatelskiej, pana Tomasza Lenca. Zapraszam do nas na scenę. Szanowni Państwo, zostałem dzisiaj zaproszony do Grudziądza, do miasta, które świeci taką jasną gwiazdą w województwie kujawsko-pomorskim. Do miasta, gdzie żyją wspaniali ludzie, którym się chce. Do miasta, które jest widoczne, tak jak powiedział Robert Malinowski, nie tylko na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, ale już i wreszcie, czy może znowu, na mapie Polski. Chciałem Państwu powiedzieć, że mamy, jak Państwo zapewne wiedzą, 5 prezydentów w województwie kujawsko-pomorskim. Każde miasto, wyborcy, mieszkańcy tych miast oceniają swoich prezydentów w taki sposób, aby można było podsumować ich 4-letnie rządy, czy też niekiedy dłuższe, bo sprawują kilka kadencji. Ten krótki film był bardzo emocjonalny, pokazujący miłość do Grudziądza, mieszkańców tego miasta, pokazuje też to, co czuje w mojej opinii Robert Malinowski do swojego miasta. Bo to nie jest tak, że można być tylko dobrym menadżerem, jakim jest Robert. Dobrym samorządowcem, jakim jest Robert. Też chcę powiedzieć od siebie, bo znam Roberta, uwaga, 25 lat. Więc mogę powiedzieć, że można być dobrym człowiekiem, jak Robert. Ale też przede wszystkim trzeba, a Robert jest taką osobą, być dla tak dobrego miasta jak Grudziądz świetnym, znakomitym prezydentem. Szanowni Państwo, jak wiecie, a tak myślę, to w Grudziądzu jest tak naprawdę jeden kandydat na prezydenta, chociaż nie wiem czemu, jak wiedziałem, zarejestrowało się kilku. Ale to pewnie hobbyści. Są takie osoby, które lubią startować w wyborach, brać w nich udział. Myślę, że w tych wyborach, tak jak 4 lata temu, Robert zdobędzie poparcie mieszkańców i wygra w pierwszej turze. My z zewnątrz, z Torunia, z Włocławka, z Bydgoszczy, także z poziomu parlamentu patrzymy naprawdę na Grudziądz z podziwem. A na Roberta z nadziejami. Bo to do nas parlamentarzystów, także z Grudziądza, w tym do Tomka Szymańskiego, do radnych sejmiku i do marszałka Piotra Cobeckiego, Robert zwraca się z ambicjami Grudziądza. Grudziądza. Prosi nas o wsparcie, pomoc, lobbying. Zawsze Grudziądz mógł i będzie mógł na to liczyć. Mam nadzieję, że te kolejne zadania, kolejne ambicje, kolejne wyzwania dla Grudziądza, które Robert niesie w programie wyborczym do 2020 roku, będą zrealizowane. Bo to jest po prostu najlepszy kandydat dla miasta Grudziądza na prezydenta. Robert, wygraj w pierwszej turze. Dziękuję.
zapraszam na scenę pana prezydenta Roberta Malinowskiego, który przedstawi państwu program wyborczy o nazwie Projekt Grudziądz. Szanowni państwo, ja przepraszam, to będę starał się streszczać jak najbardziej. Przystępując do realizacji programu na kolejną kadencję 2014-2018, tak naprawdę myśleliśmy o perspektywie unijnej 2014-2020, a nawet jeszcze 2020+, bo cały szereg naszych działań będzie przygotowaniem do dalszego rozwoju naszego miasta, będzie wyjściem naprzeciw gospodarkę innowacyjną, skierowanych na gospodarkę innowacyjną, cały szereg działań. Proszę państwa, przez ostatnie 8 lat Grudziądz w naszych oczach zmieniał się, piękniał. Możemy z dumą powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy tego czasu, że dokonaliśmy właściwych wyborów. Aktualny program rozwoju miasta jest kontynuacją tego programu, który był na lata 2011 i 2014. Nazywał się, przypomnę państwu, Miasto z perspektywą. Przystępując do realizacji tego programu, podzieliliśmy miasto na takie 3 strefy. To są mieszkańcy, to jest miasto i to jest szeroko rozumiane otoczenie. To są 3 priorytety. W tych 3 priorytetach zapisaliśmy główne cele. Jak chcemy te priorytety zrealizować? W celach napisaliśmy działania, konkretne działania, jakie działania chcemy wykonać, żeby te cele zostały spełnione. Ja pozwolę sobie po kolei, proszę państwa, przedstawić państwu te priorytety, te cele i te działania. Jeżeli chodzi o priorytet pierwszy, mieszkańcy, nazywamy go, to oczywiście zwiększenie komfortu życia mieszkańców i większa ich aktywizacja. Jakie tu działania? Dialog. W ciągu ostatnich 8 lat Grudziądzanie nauczyli nas, że najlepsze pomysły i rozwiązania powstają wtedy, kiedy wspólnie z sobą rozmawiamy. Kiedy rozmawiamy, pytamy, konsultujemy się, każdy poznaje z nas koncepcje, przedsięwzięcia powstające w mieście. Dlatego będą nadal dla nas bardzo ważne konsultacje społeczne, objazdy inwestycji z mieszkańcami, dni otwarte różnego rodzaju instytucji, spółek, obiektów, rady wsparcia prezydenta, między innymi gospodarcza, pożytku publicznego, bezpieczeństwa, sportu, urbanistyczna. Budowa miejskiej sieci szkieletowej w ramach programu E-Grudziądz, umożliwiająca między innymi wymianę informacji na linii mieszkańcy-samorząd. Kolejne działanie, aktywizacja społeczna. Potrzebujemy aktywności Grudziądza, ich inicjatywy, działania na rzecz własnego domu, ulicy, dzielnicy. Jeżeli Grudziądzanie polubią Grudziądz, będą z niego dumni, będą się nim chwalić. Wyzwalać i wspierać energię mieszkańców zamierzamy poprzez kontynuację budżetu obywatelskiego, wspieranie działalności organizacji pozarządowych, wsparcie dla organizacji, stowarzyszeń w pozyskiwaniu środków unijnych, dalsze umacnianie marki Hash Group, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych i przygotowanie interesującej oferty rekreacyjnej dla seniorów. Chcemy promować dalej zdrowy styl życia. Aktywni fizycznie mieszkańcy są zdrowsi. Promocję aktywności sportowej. Organizację różnego rodzaju imprez rekreacyjnych i turystycznych. Zachęcanie ludzi do wyjścia z domu, do spotkania się z innymi. Poprzez kartę dużej rodziny. Ten projekt już istnieje, ale chcemy go rozwijać. Bo ta prawda jest taka, że rodzina jest najlepszym środowiskiem na rozwoju człowieka. Zamierzamy zatem kontynuować ten projekt, poszerzyć oferty ulg i zniżek, podejmować rozmowy z kolejnymi podmiotami prywatnymi, by włączyć ich do akcji. Zamierzamy działać poprzez wydarzenia kulturalne, muzyczne, historyczne. Poprzez takie imprezy budujemy naszą tożsamość lokalną. Odkrywamy korzenie, rozwijamy talenty i inspirujemy twórczość lokalną. Takie wydarzenia jak organizacja imprez o zasięgu ogólnopolskim. Ostatnie imprezy jak Sabaton, koncert Sabatonu czy koncert Jaujsona, najlepsze
tego przykłady, jak festiwal grupy konstrukcyjnej. W okresie letnim zapełnienie każdego weekendu propozycjami różnego rodzaju imprez na Starówce i w innych atrakcyjnych przestrzeniach Grudziądza. Chcemy, aby była zaktywizowana, zrewitalizowana Góra Zamkowa jako miejsce nowych wydarzeń kulturalnych i spotkań. Chcemy organizować spotkania z tańcem lub śpiewem dla dorosłych, dla młodych i najmłodszych. Na świeżym powietrzu, tak jak w parku miejskim, na zamku, na przystani czy w ogrodzie botanicznym. Poprzez wydarzenia sportowe. Jesteśmy na ostatniej fazie utworzenia Grudziąckiej Akademii Piłkarskiej dla najmłodszych adeptów piłki nożnej, którzy ćwiczą na wielu odlikach w Grudziądzu i chcemy ich utworzyć Grudziącką Akademię Piłkarską. Promocja. Cieszy nas każda dobra informacja o mieście, która płynie z zewnątrz. Grudziądz jest miejscem coraz częściej wywołującym podziw i szacunek. Zarówno ze względu na to, jak pięknieje, ale też z powodu naszych większych i mniejszych sukcesów. Dlatego chcemy nadal z dumą prezentować nasze miasto w ogólnopolskich mediach, w produkcjach filmowych i serialowych, w ramach współpracy z miastami partnerskimi, poprzez realizację imprez o zasięgu ogólnopolskim, poprzez transmisję ogólnopolskich wydarzeń sportowych z Grudziądza, poprzez udział w targach, stosując nowoczesne metody komunikacji, współpracując z innymi miastami w różnych stowarzyszeniach. Kolejne działanie to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest niezbędnym elementem spokoju codziennego życia. Ważne dla wszystkich. Osób starszych, młodzieży i dzieci. Bezpieczeństwo mieszkańców pozostanie dla nas priorytetem. Dbać będziemy między innymi poprzez rozszerzanie monitoringu miejskiego oraz w instytucjach publicznych. Utworzenie sezonowego patrolu wodnego na Wiśle. Profesjonalne zabezpieczenie imprez masowych. Wspólne patrole strażników miejskich i policjantów. Organizację kursów samoobrony dla kobiet i osób starszych. Kolejne działania to edukacja. To obszar, którego wspieranie zawsze się opłaca. Kiedy wzrastają nasze zasoby i kompetencje, szybciej rozwija się świat wokół nas. W najbliższym czasie chcemy skupić się na utworzeniu informatycznej platformy edukacyjnej z możliwością wymiany informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk. Rozwijaniu specjalistycznych form wspierania dziecka już w najwcześniejszym okresie jego rozwoju. Wdrażaniu młodego pokolenia w rozwijanie przedsiębiorczości i odpowiedzialności za własne życie i swoją przyszłość. Zabezpieczeniu dodatkowych miejsc w przedszkolach i żłobkach. Wyposażeniu szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i naukowe. Modernizacji szkół i przedszkoli dla większego komfortu nauki. Opracowaniu lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów i wyrównywania szans edukacyjnych. Stworzenia projektu przedsięwzięć w obszarze szeroko pojętej popularyzacji techniki i nauki pod nazwą Grudziądzka Akademia Techniki. Poprzez kontynuowanie rozwoju kształcenia zawodowego we współpracy z grudziąckimi przedsiębiorcami. Poprzez usprawnienie zarządzania szkołą przez wdrażanie programów informatycznych. Kolejne działanie to rekreacja. Zależy nam bardzo na aktywnych formach wypoczynku mieszkańców, zarówno po pracy, jak i w weekendy. Dlatego chcemy rozwijać dalsze otwarcie się na Wisłę, poprzez organizację różnego rodzaju imprez na wodzie. Współpracę z podmiotami prywatnymi i w organizacji stałych rejsów po Wiśle. Poprzez półmaraton śladami Wronka, promocję Nordic Walking jako sportu dla każdego, udostępnianie kolejnych terenów zielonych do celów rekreacyjnych. Kontynuację imprezy pod nazwą Biegaj z prezydentem czy Majówka na trawie i temu podobnych. Zarybianie Jeziora Rudnickiego Wielkiego oraz rzeki Wisły wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim jako jedność działań związanych z ochroną środowiska. To daje naprawdę efekty. Kolejne działanie to wsparcie dla działań proekologicznych, aby systematycznie troszczyć się o środowisko i uczyć tego nasze dzieci. Położymy jeszcze większy nacisk na zajęcia dla maluchów i dzieci w Centrum Edukacji Ekologicznej.
wspólne wyprawy do lasów leśniczych, włączanie się w akcje proekologiczne, program poznawania zwierząt leśnych, wspólne akcje zachęcające do oszczędzania energii, prowadzenie edukacji społecznej w zakresie segregacji odpadów, promocję terenów chronionych, utworzenie drugiego ośrodka edukacji ekologicznej na bazie składowiska w Zakurzewie. Wsparcie dla osób bezrobotnych to kolejne działanie. Wsparcie w dostosowaniu się do wymagań rynku pracy. To zadanie, które w zakresie walki z bezrobociem staje się najważniejsze. Zamierzamy to osiągnąć poprzez budowanie sieci wsparcia dla osób trwale bezrobotnych i zależnych od pomocy społecznej. Szkolenie bezrobotnych między innymi z zakresu termomodernizacji czy innych usług budowlanych. Adresowanie krótkoterminowych kursów przygotowujących do wykonywania prac społecznie użytecznych. Chcemy spróbować zmienić nawyki osób korzystających z pomocy społecznej. Rozwijać w tych osobach zagrożonych wykluczeniem i biernością poczucie sprawczości i wiary we własne możliwości poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem i bezrobociem. Poprzez opracowanie i systematyczne wdrażanie zintegrowanego grudziąckiego programu pomocy osobom potrzebującym, niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i bezrobociem we współpracy z organizacjami pozarządowymi. To był w najwierszych zarysach priorytet pierwszy, czyli mieszkańcy. Priorytet drugi to miasto. Cel, jaki chcemy sobie postawić, to budowanie bardziej przyjaznego, pomocnego, bezpiecznego i sprawnego środowiska. Jakie tutaj proponujemy działania? Przestrzeń publiczna. Jej kształtowanie jest znakiem rozwoju miasta i jednocześnie środowiskiem, w którym spotykają się mieszkańcy. W najbliższych latach będziemy rozwijać poprzez kontynuację otwarcia na Wisłę, poprzez dalsze zagospodarowanie terenów nabrzeżnych, wybudowanie miejsca umożliwiającego budowanie łodzi, odnowienie historycznego budynku Klubu Wioślarskiego Wisła. Poprzez dalszą rewitalizację Góry Zamkowej, w tym przedzamcza, która umożliwi chętnym podmiotom prowadzenie małej gastronomii. Przywrócenie ulicy Spichrzowej do życia, wykonując generalny remont budynków tak, aby stały się one miejscem przyszłych restauracji, galerii i innych usług centrotwórczych. Chcemy wykonać rewitalizację przestrzeni zielonych przy Alei 23 stycznia, począwszy od budynku starostwa powiatowego, a kończąc na ulicy Królowej Jadwigi, włączając to również historyczne mury miasta. Poprzez dalszą modernizację osady Gród, wprowadzenie tam infrastruktury do kolejnych form uprawiania sportu i rekreacji. Szersze udostępnienie lasu komunalnego, przystosowanie go, jeżeli chodzi o infrastrukturę, do celów rekreacyjnych, parkingi, ścieżki zdrowia, miejsca spotkań, urządzenia plenerowe. Poprzez wybudowanie wokół jeziora Rudnickiego ścieżki rekreacyjno-rowerowej. Drogi. To oczywiście układ nerwowy miasta. Należy o nie dbać i nieustannie je rozwijać, zapewniając rozwój życia społeczno-ekonomicznego. Planujemy w związku z tym następujące działania. Pozyskanie środków unijnych na dalsze przebudowy i modernizację ulic takich jak ulica Paderewskiego, Magazynowa, Szosa Toruńska, Kwidzyńska, Droga Łąkowa. Są to ulice, które będą drogami, które są drogami albo będą drogami krajowymi. W ramach budowy elektrowni gazowej Grupy Energa chcemy zbudować od podstaw ulicę Południową, od Ronda tu przy Realu, to jest Rondo Dmowskiego, aż do ulicy Miłoleśnej oraz zbudować zupełnie nowy trakt od ulicy Miłoleśnej do szpitala przez te łąki i okolica cmentarza w Kobylance zakończyć. Będzie to oczywiście inwestycja łącznie ze ścieżką rowerową, chodnikiem i oświetleniem. Chcemy kontynuować przebudowy głównych ulic osiedlowych
zaczynając w pierwszej kolejności od ulicy Sobieskiego na osiedlu Rządz, a następnie od ulicy Kalinkowej, Konstytucji 3 Maja i Kara Sportowców i inne. Chcemy wybudować nową drogę pomiędzy ulicą Waryńskiego, jak się wjeżdżało do dawnej bramy Stomilu, aż na wprost do ulicy Rapackiego i zakończyć ją budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Rapackiego i Dworcowej. Dalsze kolejne remonty dróg lokalnych oraz budowę nowych parkingów. Transport miejski to kolejna dziedzina, w której zamierzamy utrzymać wysoki standard usług komunikacyjnych. Dlatego planujemy budowę linii tramwajowej lub uruchomienie autobusów elektrycznych do szpitala, zakup niskopodłogowych tramwajów, systematyczną wymianę taboru autobusowego, w tym również zakup autobusów elektrycznych lub hybrydowych, budowę nowej bazy MZK przy Czarnej Drodze, budowę węzłów przesiadkowych typu rower, samochód, komunikacja publiczna, budowę zintegrowanych ścieżek rowerowych, budowę sieci parkingów dla rowerów. Inne działania związane z obiektami kultury i dziedzictwa narodowego. Kultura oprócz twórcy, odbiorcy i dzieła potrzebuje warunków, aby po prostu zaistniała. Naszym celem w tym aspekcie będzie dalsza modernizacja tego teatru, gdzie my się tu w tej chwili znajdujemy, a zwłaszcza widowni z wymianą historycznych modeli. Modeli foteli. Wymianą historycznych foteli. Niektórzy z Państwa mają problem, żeby z tego fotela wstać, takie są głębokie, więc wszystko to zostało już zrobione, pozostało na samym końcu wygoda dla widzów. Chcemy spróbować utworzyć Muzeum Jazdy Polskiej, ale więc coś szerszego niż Muzeum Kawaleryjskie. Jazda jest od wielu lat stanowiła jeden z głównych oręży Wojska Polskiego. Propozycja powstała na kanwie jednego hobbysty, który mówi, że ma 200 siodeł z różnych okresów jazdy polskiej i chętnie by te siodła gdzieś przekazał do muzeum. U różnych indywidualnych zbieraczy znajdują się wspaniałe eksponaty związane właśnie z jazdą polską, nie tylko kawalerią, z jazdą polską. Ci ludzie chętnie to dają do muzeów pod swoim nazwiskiem te eksponaty. No chcemy spróbować, oczywiście Spichrza chcemy to zrobić. Chcemy spróbować również odtworzyć pierwotne znaczenie Spichrzy w tym sensie, że tam były zboża. My chcemy tam utworzyć Muzeum Chleba w tych Spichrzach. Chcemy kolejny obiekt kulturalny zmodernizować. Po muzeum chcemy zmodernizować Bibliotekę Główną i utworzyć takie centra życia kulturalnego. Kolejne działania związane z miastem to szpital. Mamy doskonałą bazę, która wymaga optymalnego wykorzystania i dalszego, merytorycznego zagospodarowania. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie potencjału leczniczo-turystycznego Grudziądza, chcemy to rozszerzyć z wykorzystaniem zasobów geotermalnych. Dalszy rozwój szpitala imieniem Biegańskiego w Grudziądzu. Chcemy pomóc w podwyższeniu kwalifikacji personelu medycznego. Pracownicy wszystkich specjalizacji nieustannie w dzisiejszej dobie się rozwijają. Ciągle się czegoś uczą, a lekarze przede wszystkim. Tylko wtedy możemy wykorzystać ten specjalistyczny sprzęt, jeżeli będzie można go w sposób doskonały, biegły obsługiwać. Chcemy współpracować z uczelniami medycznymi w zakresie lecznictwa i kształcenia w Grudziądzu przyszłych lekarzy. Kolejne działanie to wsparcie inwestorów obecnych w Grudziądzu oraz tych, którzy chcą u nas ulokować swój biznes. Chcemy pomóc, już pomagamy w powstaniu w Grudziądzu nowej fabryki elementów architektury drewnianej. To jest taka curunia firmy Stelmet spod Zielonej Góry w Grudziądzu, się będzie nazywała Mr. Garden. Da pracę ponad 500 osobom. Chcemy rozbudować istniejącą fabrykę Schumacher. W Grudziądzu powstaje aktualnie chemiczne centrum logistyczne firmy Brentag. Będziemy popierać i wspierać dalszy rozwój firmy Rossmann. Cały czas wspieramy budowę gazowni koncernu Energa. Będziemy wspierać na nowej drodze organizacyjnej Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu.
w rozwoju produkcji w naszym mieście. Chcemy rozbudowy węzła energetycznego polskich sieci energetycznych, co już jest na pewnym etapie zaawansowania. Będziemy popierać powstanie centrum logistycznego niemieckiej firmy w Grudziądzu lub pod miastem. Jeszcze lokalizacja nie jest zatwierdzona. Inne działania. Wsparcie biznesu. Samorząd jest partnerem każdego przedsiębiorcy, bo rozwój firm jest ważnym zasobem lokalnego społeczeństwa, a sukces przedsiębiorcy jest sukcesem miasta. Planujemy następujące przedsięwzięcia. Rozbudowę inkubatora przedsiębiorczości. Budowę wielofunkcyjnego centrum targowo-wystawienniczego z funkcjami sportowo-widowiskowymi przy wejściu Konstytucji 3 maja. Wypromowanie rejonu Grudziądza jako zaplecza konferencyjnego zlokalizowanego na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Kolejne działanie to budowa centrum logistycznego pod wynajem w okolicach zjazdu z autostrady przez Grudziądzki Park Przemysłowy. Planujemy dalszy rozwój grudziądzkich poręczeń kredytowych. Wprowadzamy ulgi zwolnienia związane z pomocą de minimis, szczególnie dla przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze Starego Miasta. Kolejne działania to inkubator technologiczny. Chcemy wsparcia w procesie tworzenia klastrów technologicznych. Chcemy objąć przedsiębiorców naszą miejską, gminną grupą zakupową, która już powstała, dopiero zaczyna swoje działania. Chcemy dalszej współpracy z lokalnymi producentami żywności poprzez umożliwienie im otwarcia sklepów firmowych na Starym Mieście. Kolejne działanie to infrastruktura miejska. Będzie restrukturyzowana i modernizowana, aby funkcjonowanie mieszkańców i przedsiębiorstw stawało się bardziej ekonomiczne i optymalne w zakresie gospodarowania czasem, energią i odpadami. Chcemy budować nowe sieci wodociągowe oraz modernizować stare. Systematycznie rozwijać sieci kanalizacyjne, modernizować oczyszczalnie ścieków w Nowej Wsi. Dalsza modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody. Produkcja energii z odnawialnych źródeł energii wraz z likwidacją niskiej emisji. Przesył i dystrybucja ciepła wraz z redukcją dwutlenku węgla. Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłu z elektrociepłowni Łąkowa. Dalszą modernizację składowiska odpadów w Zakurzewie, tak zwany etap drugi. Kolejne działania to zaplecze edukacyjne. Profesjonalne szkolenie wymaga w dzisiejszym świecie nowoczesnych obiektów i technologii, dlatego planujemy modernizację placówek oświatowych, rozwój zaplecza Centrum Kształcenia Praktycznego Szkół Technicznych, które od jakiegoś czasu już są w cyklu takich różnych inwestycyjnych zakupów. Utworzenie środowiskowego Centrum Edukacji Doświadczalnej. Jeżeli chodzi o mieszkalnictwo, odnawianie i rozwijanie substancji mieszkaniowej to kolejny aspekt poprawy życia mieszkańców i wyglądu miasta. W dalszym ciągu będziemy budować nowe mieszkania socjalne. Dalej będzie przebiegała rewitalizacja budynków w strefie śródmiejskiej. Będziemy termomodernizować i remontować budynki wielomieszkaniowe. Będziemy modernizować system zaopatrzenia budynków w ciepło. Dalszej części będą podlegały remonty elewacji budynków. Kolejne działania to rozwój obiektów sportowych. Wraz z sukcesami naszych sportowców i wciąż rosnącym zainteresowaniem dzieci i młodzieży aktywnością sportową potrzeba nam nowych, nowocześniejszych obiektów, dlatego zamierzamy pozyskać środki unijne na budowę wielofunkcyjnego centrum targowo-wystawienniczego wraz z torem kolarskim oraz zapleczem rekreacyjnym. Cały obiekt przystosowany do organizacji imprez sportowych z funkcjami właśnie sportowo-widowiskowymi. Chcemy dalej modernizować stadion centralny oraz obiekty klubu sportowego GKS Olimpia. Zmodernizować stadion sportowy, który przyjęliśmy od wojska przy ulicy Słowackiego na potrzeby uczniów szkół i klubów sportowych. Kontynuować przebudowę stadionu żużlowego Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego.
budować salę gimnastyczną w Niszku i, jak wcześniej wspomniałem, odnowić zabytkowy obiekt Klubu Wieślarskiego Wisła. Powiększyć chcemy miejską bazę do uprawiania sportów wodnych, między innymi żeglarstwa. Chcemy rozbudować system ścieżek rowerowych w mieście i zmodernizować te, które już istnieją. To były główne cele i główne działania w drugim priorytecie, który nazywał się miasto. Trzeci priorytet to otoczenie. Celem tego priorytetu jest wzmacnianie zewnętrznych zasobów Grudziądza i rozwijanie komunikacji z naszymi partnerami w ramach stałej współpracy oraz udziału w projektach infrastrukturalnych i społecznych. Mamy po raz pierwszy taki instrument, który nazywa się Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Tworzą je oprócz naszego miasta miasto gmina Radzyń Chełmiński oraz gminy wiejskie Dragacz, Gruta, Roguźno i gmina Grudziądz. Wspólnie z tymi partnerami będziemy dążyć do realizacji takich projektów jak budowa dworca autobusowego dla przewoźników regionalnych i międzynarodowych przy ulicy Rapackiego, zintegrowanego z siecią tramwajową. Chcemy utworzyć system komunikacji podmiejskiej. Budowa jednolitego systemu ścieżek rowerowych, transportowych na terenie miasta i wyżej wymienionych gmin. Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie niskoemisyjne. Zbudowanie wspólnego szlaku turystycznego po obiektach architektury gotyku ceglanego, jak na przykład ruiny Zamków Krzyżackich w Grudziądzu, Radzyniu Chełmińskim, Pokrzywnie, Roguźnie oraz cały szereg kościołów. Udrożnienie rzeki Osy i zbudowanie produktu turystycznego, jakim będą na przykład spływy kajaki. Wspólne wydarzenia kulturalne. Wspólne przedsięwzięcia edukacyjne, społeczne czy zdrowotne. Chcemy dalszej, tak dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim naszego województwa, jeżeli chodzi o najważniejsze projekty unijne. To właśnie w Urzędzie Marszałkowskim zapadają najważniejsze dla naszego miasta decyzje. Dlatego będziemy starać się wybierać największy nacisk między innymi na współpracę z województwem, samorządem województwa kujawsko-pomorskiego, doskonałą współpracę z marszałkiem oraz zarządem województwa, wspólne promowanie naszego miasta na arenie międzynarodowej, wspieranie i współpracę z powstającym Narodowym Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej, z radioteleskopem Hevelius w Borach Tucholskich, przyłączenie się do wojewódzkiego projektu EcoFood wspierającego producentów żywności i przetwórców. Chcemy dalszego umacniania kontaktów z województwem pomorskim i warmińsko-mazurskim, czyli nasze naturalne sąsiedztwo. Będziemy je wykorzystywać zarówno do promowania, jak i wspierania rozwoju gospodarczego. Chodzi tu o bliskość portów w Gdańsku i Gdyni, promowanie naszych terenów inwestycyjnych, wykorzystanie bliskości lotniska międzynarodowego w Gdańsku, kontynuację współpracy z samorządami województwa warmińsko-mazurskiego w celach budowy drogi ekspresowej S16. Jeżeli chodzi o uczelnie wyższe w Grudziądzu, Grudziądz nie zamierza konkurować z renomowanymi ośrodkami uniwersyteckimi, ale poprzez współpracę z zapleczem naukowym może zapewnić mieszkańcom dostęp do najlepszych usług edukacyjnych i podjąć współpracę w zakresie wąsko-specjalistycznych dziedzin technicznych, działania na przykład współpraca z Uniwersytetem Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, z uczelniami trójmiejskimi, między innymi z Politechniką Gdańską, z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i współpraca z instytucjami zarządzającymi centralnie. Współpracujemy na przykład z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Ta współpraca układa się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o instytucje centralne, które funkcjonują w Grudziądzu, to mógłbym tu wymienić cały szereg tych instytucji, z których w dalszym ciągu chcemy współpracować. Wymieniem najważniejsze z nich, tylko Wojsko Polskie, jest i będzie dla Grudziądza jednym z ważniejszych partnerów. To w Grudziądzu i w grupie stacjonuje Centrum Szkolenia i Logistyki. Dlatego duży nacisk będziemy kładli na współpracę z MON, z Sztabem Generalnym i innymi jednostkami decyzyjnymi. Owocem tej współpracy jest m.in. bardzo szybko przekazany obiekt wojskowy, jaki był do niedawna, czyli w
boisko sportowe przy ulicy Słowackiego. Współpraca ze Służbą Więzienną to również bardzo ważny punkt na mapie naszego miasta. Współpraca z resortem sprzyjać będzie utrzymaniu dotychczasowych placówek, dzięki czemu wielu młodych mieszkańców ma stałe zatrudnienie i zapewnioną ścieżkę rozwoju zawodowego. Jeżeli chodzi o ministerstwa i inne jednostki podległe, to przykładowo doskonała współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, czym wspomniane przeze mnie wcześniej Centrum Unijnych Projektów Transportowych. To też ma duży wpływ na rozwój naszego miasta. Kolejne działanie to transport publicznej drogi. Wykorzystanie dobrej lokalizacji Grudziądza sprzyja naszym planom rozwoju znaczenia miasta w regionie, ale i w Polsce. Będziemy dążyli do realizacji BIT City 2, czyli szybkiego połączenia kolejowego z Toruniem i z Bydgoszczą. Jeden bilet na różne środki transportu to jest integracja systemów biletowych. Budowa węzła multimodalnego dla obsługi komunikacji pasażerskiej na bazie dworców PKP i PKS wraz z budową i modernizacją infrastruktury tramwajowej, wspomniałem o tym wcześniej. Wspieranie realizacji drogi ekspresowej S5, Grudziądz, Bydgoszcz, Gniezno i dalej przez Poznań do Wrocławia. Dalsze lobbowanie na rzecz drogi ekspresowej S16 w dalekich planach i perspektywach jest budowa drogi S16 Grudziądz, Iława, Ostróda, Olsztyn, Ełk. Rozpoczęcie prac studyjnych nad obwodnicą Grudziądza w ciągu drogi krajowej nr 16. Jeżeli chodzi o kolejne działania, kolej. Ekonomia i ekologia wymuszą w kolejnych latach przywrócenie znaczenia tej formy transportu. Wspierać będziemy Urząd Marszałkowski naszego województwa w takich działaniach jak przebudowa kompleksu dworca PKP jako węzła multimodalnego do obsługi sąsiednich gmin i powiatów. Realizację przedsięwzięć prowadzących do zwiększenia prędkości na linii kolejowej nr 207 na trasie Toruń-Malbork. Budowa kolejowej platformy przeładunkowej Blaskowica-Pomorskich. Kolejne działanie Wisła to jeden z naszych głównych atutów, dlatego będziemy kontynuować wsparcie dla działań zmierzających do turystycznego i transportowego wykorzystania rzeki Wisły oraz dróg wodnych E40 i E70. Z partnerami promocję szlaku Króla Jana III Sobieskiego. Będziemy dążyć do utworzenia turystycznego transportu wodnego wewnątrz województwa kujawsko-pomorskiego. Szanowni Państwo, tyle mam informacji do przekazania dla Państwa w największym telegraficznym skrócie. Przepraszam za troszkę przydługie wystąpienie. Dziękuję za uwagę i moim marzeniem jest, aby tak jak ten program, który w tej chwili jest realizowany, został zrealizowany w ponad 90%, aby moje marzenie to takie, żeby też został w tylu chociażby procentach zrealizowany. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, proszę nie sugerować się tym, co mówi Pan Prezydent. Proszę tylko Państwa o to, żebyście wychodzą z tej sali i zabierali na pamiątkę fragmentów. Ta sala to rzeczywiście kawałek historii Grudziądza. Po raz pierwszy tak bardzo emocjonalnie myślałem o tej sali, kiedy tutaj odbywało się spotkanie z panem Tadeuszem Mazowieckim, który chcieli do kampanii wyborczej. Nie bez kozery przywołuję akurat dzisiaj, Robercie, to nazwisko, pan Sobę, tego wielkiego Polaka. To jego odwaga i determinacja sprawiły, że już w marcu 1990 roku obie izby polskiego parlamentu, w tym również ta odrodzona po latach nieistnienia, czyli Senat, uchwaliły ustawę samorządową. I chciałbym Państwu dzisiaj przypomnieć pierwsze zdanie z tej ustawy. Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową. Dlatego bardzo się cieszę, Robercie, że ten swój program rozpoczęłeś od mieszkańców. Bo to oni są najważniejszym priorytetem. Oni są istotą samorządności. I tak jak mówił prezydent Komorowski przed kilkoma dniami w Toruniu, że trzeba samorząd jak gdyby poddać
ponownej rewitalizacji. I ta rewitalizacja musi polegać na tym, że trzeba słuchać mieszkańców. I bardzo się cieszę, Robercie, że w tym twoim przesłaniu ta sprawa ma charakter priorytetowy. Pamiętam, Robercie, to spotkanie już w moim biurze senatorskim w czasie poprzedniej kadencji Senatu, kiedy po raz ostatni gdzieś tam rodziły się takie pomysły, żeby ta autostrada jednak omijała Grudziądz. I wtedy przyjechałeś błyskawicznie do Torunia i na konferencji prasowej obnażyliśmy jak gdyby zdolność tego typu pomysłów. Dzisiaj, kiedy z Torunia do Grudziądza podróż trwa, jeżeli się przestrzega przepisów, co mam nadzieję wszyscy czynią, prawda, około 30 minut, to myślę, że i nareszcie jest ten zjazd do Grudziądza, prawda? Myśmy trochę czekali. To jest to chyba jedna z najlepszych form promocji miasta. I to jest jak gdyby nowa jakość i otwarcie Grudziądza XXI wiek. Ta autostrada. Ona jest jak Wisła, kiedyś tam, prawda? Która zbudowała potęgi Grudziądza i Torunia. Teraz jest autostrada, Wisła też może wrócić do swojej roli. Szanowni Państwo, Grudziądz to takie miasto, które w sposób szczególny doświadczyło szoku transformacyjnego. Towarzyszyłem jako poseł tym trudnym chwilom miasta, kiedy padały zakłady, wielu przyczyn. Niekiedy te przyczyny tkwiły w samych ludziach, nie tylko w okolicznościach. Nie wszędzie znaleźli się tacy menadżerowie, którzy potrafili nawet w trudnym czasie transformacji bardzo szybko pozbyć się nawyków socjalistycznego myślenia i skierować swoje zakłady, które były teoretycznie też skierowane na zbudę, na nowe tory, znaleźć nowe rynki, nowe możliwości działania. W Grudziądzu też było parę takich osób. Chociażby dumny zakład w Niszku, prawda, Hydrowaki. Chciałbym, Szanowni Państwo, a znam Roberta też 25 lat. Myślę, że jedno, co można o nim powiedzieć z całym przekonaniem, to to, że nie rzuca słów na wiatr. Państwo się o tym przekonaliście przez, myślę, o mieszkańcach Grudziądza przez ostatnie 8 lat, kiedy sprawował urząd prezydenta. Robert potrafi przez następne 4 lata zrealizować ten program, o którym tutaj trochę nudnie, ale myślę, że tak to niestety jest. Ci ludzie, którzy są w roboty, to nie zawsze potrafią sprzedać w sposób błyskotliwy. Jak niektórzy, którzy są tylko od krzyczenia, prawda, i robienia szumu, a nie zajmuje ich ta prawdziwa praca. Robert należy do tych drugich. Na pewno potrafi. Warto go zaufać. Dziękuję bardzo. Przyjaciel Roberta Malinowskiego, premier Donald Tusk, przesłał list w związku z naszą konwencją w Grudziądzu i chciał w tym liście zwrócić się do Państwa z następującymi słowami. Szanowni Państwo, drogi Robercie, z ogromną radością przyjąłem zaproszenie do udziału w dzisiejszym spotkaniu. Niestety z równie ogromnym żalem musiałem poinformować, że nie będę mógł w nim uczestniczyć. Obowiązki zawodowe nie pozwoliły mi na mój osobisty przyjazd do Grudziądza, ale zapewniam Państwa, że myślami jestem z Wami. Spotkanie, w którym dziś uczestniczycie, ma ogromne znaczenie dla przyszłości Waszego miasta. To Wy bowiem, zasiadając w sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, w Radzie Miejskiej i pełniąc funkcję prezydenta miasta, decydować będziecie o jego dalszym rozwoju. To na Waszych barkach, jako samorządowców, spoczywać będzie jeszcze jedno bardzo odpowiedzialne zadanie. Budowa poczucia solidarności społecznej. Szanowny Robercie, w ciągu tych ostatnich 8 lat udowodniłeś, że jesteś prezydentem, który potrafi zabiegać o środki unijne, który, jeżeli wymaga tego sytuacja, podejmie trudne decyzje i ryzykownie lokalnej społeczności.
sprostałeś wielu wyzwaniom i problemom. Ale jesteś doskonałym przykładem na to, że można z nich czerpać siłę do kolejnych działań. Z ogromnym podziwem patrzę na Grudziądz i zmiany, które dokonały się w ciągu tych ostatnich 8 lat. To nowa przestrzeń. Oczywiście życzę Tobie realizacji nowych projektów, inwestycji i zadań w kolejnej kadencji. Masz moje pełne poparcie w ubieganiu się o funkcję prezydenta miasta Grudziądza. Wyrazami szacunku, Donald Tusk. Nadal był takim człowiekiem jak dotąd, którego ja znam od 8 lat, ale i wcześniej wiem, że Ty mnie obserwowałeś jeszcze, jak pracowałem w Urzędzie Miasta w Toruniu, bo wówczas mieliśmy okazję chyba po raz pierwszy zrozumieć, że pełnienie funkcji odpowiedzialnie, to znaczy to, co powiedział Pan Marszałek Grobiński, dotrzymywać słowa i starać się w swojej już powierzonej roli być szczerym do końca z wyborcami, z ludźmi, których reprezentujemy. No, żałuję, że ja nie mogłem wystąpić tak jak Tomek przed tym programem wyborczym, bo byłoby mi łatwiej chwalić po prostu Roberta za to, co już osiągnął, a tak muszę niestety zobowiązać się do dalszej ciężkiej pracy, żeby wspólnie ten program z Państwem, z prezydentem Malinowskim dla Grudziądza wypełnić. Obojętnie jak losy zdecydują wyborców, jestem przekonany, że ten program jest po pierwsze realny, że on wpisuje się w strategię rozwoju województwa, już zagwarantowane środki unijne, którymi będziemy dysponować w dwukrotnie większej skali niż dotychczas. Mieliśmy ich 954 miliony euro, obecnie mam już zagwarantowane 1 800 milionów euro dla naszego województwa, do naszej wyłącznej dyspozycji. No więc widzicie Państwo, że na pewno jest szansa i wręcz pewność, że jeśli mądrze będziemy współpracować ze sobą, tutaj Robert o tym mówił na końcu swojego wystąpienia, ten program będzie zrealizowany. Tylko od wzajemnej życzliwości, zgody, zrozumienia samorządami, różnymi instytucjami zależy, czy program tak bogaty, tak ambitny, tak ważny będzie mógł być realnie wdrożony w życie. Bo mogą przyjść wichrzyciele i powywracać wszystko do góry nogami. I tego się najbardziej obawiam, żebyśmy nie zwątpili w to, proszę Państwa, że za nami naprawdę lata bogatych doświadczeń. Zaczynaliśmy ambitnie. Zaczynaliśmy, bo byliśmy 8 lat młodsi, ale dziś jesteśmy 8 lat bogatsi w doświadczenie, jak pociągnąć dalej ten ciężki kawał roboty, który jest przed nami. Bo jeśli komuś się wydaje, że bycie prezydentem, bycie marszałkiem, radnym sejmiku województwa, to tylko zbieranie malin, to myślę, że bardzo się myli. I Robert udowodnił, że ta słodycz, którą podzielił się sprawozdania, właśnie ten słoiczek malin, to jest bardzo, bardzo ciężka praca, żeby można podzielić się takim smakiem, to trzeba ciężko pracować. My wiemy, że same konfitury w życiu się nie zrobią. Więc nie obietnicami, a tym, co już za nami, jesteśmy w stanie rzeczywiście przekonać tych, którzy na nas mają głosować. 600 milionów złotych, proszę Państwa, tutaj była taka informacja, na którymś z slajdów 500 milionów. 600, tyle z naszych statystyk wynika pozyskanych środków dla Grudziądza. 8 lat temu, kiedy zaczynaliśmy, ja pamiętam, w opłakanym stanie szpital. To była wizytówka
na tamte lata, w tamtych czasach Grudziądza. Po prostu rozpoczęta kiedyś inwestycja bez nadziei na zakończenie, z przebudowaniem w zasadzie tego, co już zbudowano. I tak zaczynał Robert. I proszę, zaufajmy mu jeszcze raz, bo Grudziądz jest ważny na mapie naszego województwa miastem bardzo, bardzo ważnym. I bez Grudziądza, silnego Grudziądza, nie ma rozwoju regionu. My się umówiliśmy już dzisiaj, jak wdrożyć ten 1,8 mld euro. Umówiliśmy się w ten sposób, że to, co dotąd było do zrobienia jako podstawowe zadania, mamy praktycznie za sobą. Dzisiaj chcemy oddać władzę w zarządzaniu tymi środkami właśnie do subregionów. I w tej części województwa takim zarządzającym znaczną częścią budżetu unijnego dla naszego województwa będzie prezydent Grudziądza. To tu będzie realizowany ZIT, w ramach ZIT-u przyznane już środki finansowe, ale jeszcze do tego te, które projekty, które nie znajdą się w ZIT-ach, w strategiach, będą jednak umieszczone w rozwoju subregionalnego, będziemy w sposób niejako automatyczny wdrażać w życie. Żeby tak zrobić, trzeba mieć wiedzę, jak to zrobić. To nie jest takie proste. Ci, którzy pozyskują fundusze unijne, wiedzą, że trzeba korelacji między tymi, którzy przygotowują konkursy, a tymi, którzy mają być beneficjentami pełnej współpracy. A taką my gwarantujemy. Są tu kandydaci również do sejmiku. Jest Marek Nowak, jest pani dyrektor. Robert też jest kandydatem do sejmiku. Proszę państwa, głosujcie na tych naszych wspaniałych ludzi z Grudziądza, bo na nich stoi nasz region. Proszę o to, tak jak prosiłem, 8 lat temu się nie zawiedliśmy, 4 lata temu nie zawiedliśmy się. Jestem przekonany, że również za trzecim razem się uda. Trzymam, Robert, za ciebie i za całe województwo w ten sposób kciuki. Dziękuję ci, że startujesz w tych wyborach, że jeszcze ci się chce i masz tyle niesamowitych pomysłów na Grudziądz, na miasto, które kochasz, wiem, najbardziej na świecie. Szczęść Boże. Do tej merytorycznej części, czyli do przedstawienia naszej grudziąckiej drużyny, naszych grudziąckich kandydatów z ramienia Platformy Obywatelskiej na radnych miasta Grudziądza. Za chwilkę zobaczycie państwo ludzi, których na pewno dobrze znacie. Ludzi doświadczonych, ludzi pełnych pasji, którzy udowodnili to, że są przygotowani do pełnienia najwyższych funkcji. Ale zobaczycie też osoby młode, które tak jakby swoją energią, swoim zapałem i swoją charyzmą będą w stanie również zagwarantować dobry efekt w postaci prawidłowego, dobrego i skutecznego rządzenia w naszym mieście. Także proszę państwa, zaczynamy. Okręg numer 1. Arkadiusz Doszko. Z wykształcenia prawnik. Swoją wiedzę wykorzystuje również pełnią po raz trzeci funkcję przewodniczącego miasta. Witaj. Zapraszam. Numer 2. Piotr Jezierski. Nauczyciel z powołania na trakcie konferencji artystycznych i sportowych. Prowadzi z sukcesem zespoły muzyczne. Widać. Numer 3. Andrzej Kaczorowski. Wieloletni komendant pierwszego ośrodka szkolenia kierowców Grudziądza. Miłośnik motoryzacji, który także potrafi zagrać na akordeonie. Radosław Bieza. Przedsiębiorca, który wpływa również, o czym państwo nie wiecie, na wizerunek Grudziądza poprzez upiększanie terenów zielonych. Widać. Ewa Stało-Kamińska. Zawodowo od zawsze związana z grudziącką oświatą. Wieloletni wicedyrektor przedszkola miejskiego w Tarnie. Zapraszamy Ewo. Numer 6. Jacek Bojarowski. Zapraszamy Jacka. Jacka na każdy Grudziądz zna. Były piłkarz. Pani Grudziądz, obecny prezes Grudziąckiego Klubu Sportowego Olimpia. Witaj Jacku. Który robi wszystko, co może, aby nasza drużyna znalazła się w najlepszych krajach. Numer 7. Grażyna Remus. Od lat związana z kształceniem zawodowym młodzieży. Zapraszamy. Numer 8. Pani Marianna Bielińska, która zajmuje się szkoleniami, pracuje w dziale szkoleń w Regionalnym Szpitale Specjalistycznym. Zapraszamy. Niestety jest pora, także życzmy
Marianny Niezdrowia. Numer 9 Kuba Kurkowski. Młody, ambitny i ciągle uczący się samorządowiec, zawodowy związany z senatorem Michałem Wójtakiem, gdzie w biurze parlamentarnym pełni funkcję asystenta. Numer 10. Osoba, którą w Grudziądzu znają prawie wszyscy. Prawie, bo jeszcze może jest odsetek, który nie zna, ale na pewno pozna. Małgosia Kuchy. Doświadczony samorządowiec, który była radną, wiceprezydentem, a obecnie wicedyrektorem szpitala. Oto kompletna drużyna w okręgu numer 1. Szanowni Państwo, przechodzimy do okręgu numer 2. Numer 1 Przemysław Ślusarski. Zapraszamy Przemku. Przemka również powinniśmy wszyscy znać. Oto oddany Grudziądzkiemu samorządowi człowiek, który aktualnie pełni funkcję wiceprezydenta, zajmując się grudziącką oświatą i edukacją. Numer 2 Maciej Garowski. Witamy Maćku. Obecny radny, świetnie wykształcony doktor ekonomii. Posiada doświadczenie samorządowe, o czym mam nadzieję będzie można się przekonać i tą wiedzę uzupełnić w kolejnej kadencji. Numer 3 Krystyna Nowak. Radna obecnej kadencji, znana przede wszystkim jako animator kultury i to, że jest od lat zaangażowana w ochronę grudziąckich zabytków, o czym będziemy mogli się przekonać już 1 listopada podczas festy na cmentarzu. Numer 4 Leszek Czaplewski, następny doktor na naszej liście. Doktor nauki ekonomicznych, który swoją wiedzę potrafi wykorzystać w naszej praktyce, o czym świadczy skutecznie kierowany przez niego wydział UMK w Grudziądzu. I numer 5 niespodzianka Marlena Marzyniak. Witaj Marlena. Najsilniejsza w Grudziądzu, najsilniejsza w Europie, jedna z najsilniejszych na świecie. Wicemistrzyni świata w arm wrestlingu. Marlena Marzyniak. Wiązanie powinni znać się również z tego, że była wyśmienitym pedagogiem, była wyśmienitym nauczycielem i naprawdę z żalem serca grudziądzka edukacja musiała się z nią rozstać. Marlena postanowiła pracować na własny rachunek, a tym bardziej w tak zaawansowanej dyscyplinie, jaką uprawia, po prostu nie była w stanie tego pogodzić, ale mam nadzieję, że będziesz się spełniła odpowiednio akurat na Grudziądzu. Witamy. Numer 6 Zbigniew Jankowski. Zbigniew jest, nie ma. No, Zbigniew Jałkowski to każdy, kto chociaż raz był na żużlu, bądź raz oglądał sprawozdanie, bądź podsumowanie kolejki ligowej, doskonale wie, kto to jest. Człowiek od zawsze związany z grudziąckim sportem, działacz sportowy, aktywny działacz sportowy. Numer 6 na liście. Numer 7 Hanna Szymańska. Zapraszam Pani Haniu. Wiceprezes Grudziąckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta. Osoba absolutnie dla nas z bezinteresownej pomocy najbardziej potrzebującej. Witam Pani Hani. Numer 8 to Paweł Napolski. Młodość i doświadczenie to dwie cechy najlepiej opisujące Pawła, z którym od lat współpracuję, ponieważ to jest dyrektor biura parlamentarnego w Grudziądzu. Absolutnie wiem, że to jest człowiek z niesamowitą werwą, charyzmą. Mam nadzieję, że jako radny również będziemy Państwu to udowodnić. Numer 9 Pani Małgorzata Ambrosius-Okońska. Witamy serdecznie. Nauczyciel specjalnej ośrodku szkoły wychowawczej w Grudziądzu, która absolutnie poświęca swój czas, tak jak Państwo wiecie, a ja zapewniam, na pomoc również innym osobom. Numer 10 Krzysztof Misiewicz. Ratownik medyczny. Bardzo zaangażowany, mocno zaangażowany w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Kiedyś mi powiedział, że zagipsował ponad 100 tysięcy ludzi, ponieważ od 25 lat związany z grudziąckim szpitalem. Także od 34. Także to nasza dziesiątka w okręgu numer 2. Szanowni Państwo, przechodzimy do okręgu numer 3. Numer 1 Joanna Iwanowska. Zapraszamy Jasiu. Obecna radna, pedagog. Sprawuje wieczę nad Młodzieżową Radą Miejską. Witamy serdecznie. Numer 2 Edyta Ogonowska. Najbardziej znana grudziącka harfetka. Od lat szefowa sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na co dzień widzicie ją Państwo najczęściej maszerującą z kikami. Szefowa patyczaków.
Małgosia Szmęk. Witaj, Małgosiu. Jest politologiem, której jedną z pasji są rodzinne wycieczki rowerowe. Tak jak słyszałaś w tym naszym programie wyborczym, o rowerach i o trasach rowerowych było dużo, także mam nadzieję, że wspólne wycieczki będzie po przemieniu. Szymon Szumski, jeden z pierwszych grudziąckich streetworkerów. Pracujący na rzecz osób potrzebujących, a w wolnym czasie lider zespołu rockowego. No, ja zawsze miałem inne wyobrażenie o rockmanie, ale przygotowałeś konferencję. Numer 5, Szymon Gurbin. Zapraszam się. Szymon jest dziennikarzem zawodu. Obecnie zajmuje się sprawami grudziąckiej kultury. Witam w składzie. Numer 6, Grzegorz Jędraszek. To jest człowiek, który ktokolwiek miał wspólnego z wodą, czy to na otwartym akwenie Jeziora Rudnickiego, czy też na pływalniach zamkniętych, musi tego człowieka znać. Z gwizdkiem szkodącego grudziącką młodzież. Co ty więcej powiedzieć? Takie. Numer 7, Kamil Żuk. Kieruje grupą społecznych instruktorów młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Inicjator wielu działań promujących ochronę zdrowia i ratowanie życia. Powiem, że zaangażowany jestem w kolejną akcję z promocjami do wozu. Numer 8, Anna Majorkę. Z wykształcenia pielęgniarka, obecnie przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie młodzieży. Nie widzę. Numer 9, Wojciech Szpak. Emerytowany wojskowy. Zaangażowany w działalność klubu sportowego. Jego pasją jest żużel. Proszę, jak emerytowany wojskowy skacze. Zaangażowany, tak jak powiedziałem, w grudziącki żużel. I numer 10, Remigiusz Grzybowski. Przedsiębiorca, od lat wspierający grudziąckie kluby sportowe, Olimpię Grudziąc, GKM Grudziąc. Bardzo mocno również zaangażowany w działania charytatywne. Witam Remigiusz. Także to była kolejna dziesiątka okręgu numer 3. Przechodzimy teraz do okręgu numer 4. Numer 1, Michał Czepek. Zapraszam, Michale. Dwukrotnie wydany na rowerze. Znany między innymi musimy w dwóch kółek z cieszących się dużym zainteresowaniem rajdów rowerowych kierownik informacji turystycznych. Numer 2, Mariusz Żebrowski i jego charakterystyczny kitek. Obecny razem. Pozytywnie zakręcony na punkcie historii. To można z pełnym poświęceniem powiedzieć. Człowiek, który jest w stanie dla historii zrobić wszystko, a historia bez niego nic chyba. Jeden z największych grudziąckich znawców grudziąckich fortyfikacji. Numer 3, Tomek Smolarek. Tomka znacie również Państwo, jest dziennikarzem sportowym. Nie ma chyba w Grudziądzu wydarzenia żużlowego, które mogłoby się bez swojego udziału odbyć. Numer 4, Wiesław Poliński. Działacz społeczny, pedagog. Na co dzień pracuje z dziećmi w założonej przez siebie modelarni. Ja pamiętam, byłem małym dzieckiem, kiedy pan Wiesław już z tymi modelarzami w MDK-u grudziąckim sklejał pierwsze modele. A robi to do dzisiaj. Zapraszam Tomka Tomaszewskiego. Tomek Tomaszewski jest radnym obecnej kadencji. Jest z wykształcenia politologiem. Mam nadzieję, że w nowej drużynie również będziesz się czuł dobrze. Numer 6, Sławomir Radziszewski. Zawodowy informatyk, który między innymi, szanowni Państwo, przygotował program komputerowy wdrożony w instytucjach na terenie całego kraju. A z zamiłowania muzyka. Numer 7, kobieta, którą znacie z innej strony. Marzena Solochowicz-Kostrzewska. Pierwsza kobieta, która uzyskała w Komendzie Miejskiej Policji stopień oficerski. Na co dzień rzecznik policji zaangażowała w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Także będziemy mieli naprawdę wyjątkowego specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa, który pomoże panu prezydentowi wdrażać program w działaniu bezpieczeństwa. Zdzisił Cichoracki. Przedsiębiorca, który również od zawsze z sukcesami oddany klubowi, naszemu klubowi żużlowemu GKM Grudziąc. Numer 9, kolejne zaskoczenie na liście, Arleta Meloch. Jeżeli ktoś mówi o Biedaniu, to w pierwszej sekundzie widzi Arletę, która
no nie wiem ile przebiegła kilometrów, ale ostatnio zdobyła trzecie miejsce w maratonie poznańskim. A ile wygrałaś maratonów? Ile wygrałaś maratonów, ile zdobyłaś sukcesów, czy to medale w paraolimpiadzie, to po prostu nie trudno zliczyć. Także serdecznie się cieszymy, że jesteś z nami. Małgorzata Daniel, witamy. Od 25 lat przedsiębiorstwa, a ona sprawia, że jej klientki wyglądają i czują się lepiej, bo jest po prostu najbardziej znaną gruziącką wizażystką. Pani Małgosia wspiera organizacje, które zajmują się pomocą dzieciom i osobom poszkodowanym. Numer 11, Dariusz Cybulski, jest pracownikiem administracji samorządowej i zamiłowania pasjonat motoryzacji. Wiem, że dzisiaj go nie ma, niestety jest na wizycie lekarskiej w Toruniu. Numer 12, Beata Świdanowska. Zapraszamy. Niegdyś przedsiębiorca, aktualnie specjalista od marketingu i reklamy w Grudziąckim Klubie Żużlowym. Witaj, Beata. Tomasz Szpak. To ten drugi, bo taki jeden już podobny stoi na scenie. Tomek i Wojtek to są bracia bliźniacy, zobaczcie. Naprawdę nie sposób się pomylić, ale tak samo... Tak, 15 minut młodszy, 15 minut młodszy. Nie, to... Lustra nie mamy ze sobą. Sylwia Lauda. Zapraszamy Sylwię. Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Zaangażowana w działalność Polskiego Towarzystwa Historycznego w Grudziądzu. Numer 15. Anna Goszka. Na co dzień pracuje z młodzieżą jako nauczyciel historii. Swoją wiedzę stara się przekazywać na żywych lekcjach historii w sposób niekonwencjonalny. Jest pracownikiem drugiego LO i wiem, ponieważ jestem przyjacielem drugiego LO, jak jesteś cenionym pedagogiem wśród młodzieży. Tak. I numer 16, Rafał Falkowski. Witaj, Rafał, jestem synem, na scenę, świetnie. Jest grudziąckim nauczycielem informatyki. Jesteś szefem koła platformy Grudziąckim Internetu. Zaangażowany, ambitny, dobrze przygotowany, poukładany. On mało mówi, a dużo robi. Szanowni Państwo, przedstawiłem Państwu wszystkich naszych kandydatów, którzy będą reprezentowali Grudziącką Platformę Obywatelską z czterech okręgów. Mam nadzieję, staraliśmy się, ażeby to były osoby, tak jak powiedziałem na początku, doświadczone, kreatywne, z charyzmą, żeby przedstawiały swoją osobą coś, co mogą zaproponować mieszkańcom miasta. Jestem przekonany, że ta energia, która w Was drzemie, to Wasze doświadczenie i wola zwycięstwa w tych wyborach wspólnie spowodują, że za parę dni, już 16 listopada, osiągniemy sukces. Gratuluję i cieszę się, że jesteście z nami. Wszyscy szanują, znają, także korzystają z jej efektów pracy. Ale jako, że jestem z Torunia, to pozwolę sobie powiedzieć taką rzecz, którą sobie tym zapisałem, że Ania jest profesorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Szanowni Państwo. Co jest argumentem także za tym, żeby na nią zagłosować. Jest także dyrektorem Centrum Kultury Teatru w Grudziądzu, o czym Państwo wiedzą. Aniu, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś propozycję startu w wyborach do sejmiku. Liczymy na Twój mandat i na znakomity wynik. Bardzo dziękuję. I Szanowni Państwo, no Roberta to już wszyscy poznaliśmy. Wiemy, że będzie starał się nas wesprzeć także do sejmiku. Zawsze jego wynik pomaga nam na liście, pomaga nam zdobyć dobry wynik i też przysparza liście platformy tej szansy na ten trzeci mandat. Robercie, dziękuję Ci, że zawsze wspierasz się w sejmiku. Szanowni Państwo, proszę o głos w wyborach do sejmiku i wsparcie na sejmiku. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panie Senatorze, zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Nie widzimy Marleny.